poprzednim odcinku. To nie ryzykuje, ten filmik o popcornach nie występuje. Taka zasada. A teraz kontynuujemy. Shit. Keep forgetting Claire's not used to this. I'm gonna scare her off if I'm not careful. No ja uważam, że Klara ma nas za psychola w aktualnym momencie czasu, ale... No dobra. Niech ci będzie, że jesteś normalny. A, to już ma alarm, fajnie. Aha. Teraz wszystko w ten sposób jest. O, Ferrari, czy coś, znaczy... Fioletowy. Samochód w starym stylu. Must have a schedule or something on his phone. Can't let him get away. Rysuj, przeskanujmy teren. To może to kibel? Nie, to nie kibel, ale biuro jakieś. Gość VIP na aukcji. Jeszcze teczka jest czymś. Ciekawe, czy da się to załatwić po cichu. Zakaz wstępu do kasy. Wysadzić tego typa? Po cichu tego raczej nie zrobię. Aha, i od razu zacznę uciekać, no tak. Ja pierniczę. Nie jestem idiotą. Z drugiej strony go... Ja wypuściłem z tego miejsca, więc... Znaczy, wpuściłem. Nie muszę się teraz między nimi przekradać. Ale dla niepociwo to zrobiłem jeszcze. Dobra, uciekam, uciekam. O Jezu. Papi spesze. Który mogą z nimi walczyć? Tak, na pewno. Ale to byłem Jeffko, znaczy punkt celności, więc... Dobra, to było dziwne. Wyłącz wysyłanie wsparcia. Może być. Baterie. A jeszcze... Te skupienie mogę dać, znaczy no, koncentrację. No to spomnienie się. No w sumie dobra, dawaj.
No, załatwione. No wejdzie do samochodu. Looks like Crispin was on his way to pick up something called the Poppy Special. It's at a club called Infinite 92. Infinite 92. No official listing. Pewnie klub nocny. I see mention of it in some thread here. O, dla fetyszystów, to coś tam raz dla mnie. Ja tak serio to nie. Ale mówię, nielegalny klub nocny. Jaki ten klub? Aha. Prywatna loża. Tylko dla mnie. Jakiś Poppy Special. Mam nadzieję, że nie będzie wyglądać jak popis League of Legends, wtedy bym się pozamał psychicznie. No ale cóż. O kurde! Wyglądało, jakby ten samochód się na moment ze mną połączył polem magnetycznym. Dobra. Ale latamy furę godną bogatego człowieka, tylko jest uszkodzona, jakbym dopiero co był na jakiejś walce z ludźmi. Ja. Yeah. Może się wtopię w tłum. A ze swoimi ubraniami to już w ogóle. Nie jestem przebrany, ale okej. Just find the auction invite and get out. The Poppy Special. Very good, Mr. Crispin. A signature dish prepared especially for you. We'll hang on to any weapons. Tak, na pewno mam tylko pistolet. No ej, wyciągnij AK 47 z gaci. Mr. Crispin, right this way, please. What happened to the guards assigned to you, sir? They couldn't keep up. Przepuść mnie. Co to kurde jest? Co wy, zabawiacie się z manekinami? Mówisz, może niektórzy? Pokręcone skorłysy. Mr. Quinn wanted to ensure you're comfortable. On his behalf, we offer you a special gift. Podarek? Enjoy as much as you like. A tu się nagle Chris mi okaże gejem. My special gift, eh? What's your name? Poppy? I know about you. What you do to girls. Kurwa, jak można sobie tak do nosa... O, kurwa, BDSM! No, it's not. It's okay. I'm done. Co się kurde dzieje? Mr. Crispin, is everything to your... You interrupt me again and you're next. I'm not gonna hurt you. Just come with me. I can help you. No! They'll find me. Kurde, po prostu nie wierzę. You said you were a monster. You're not Crispin. Are you? My name is Pierce. No cóż. Nawet na razie nie mogę tam wrócić, chciałem zobaczyć jaki jeszcze tam sprzęt czekał, ale dobra. Mam wrażenie, że to się to skończy. A nie wiem, że można było uprawiać seks przy tylu ludziach za jedną po prostu ze ścian. Mam dobre przeczucia. Czy tych manekinów nie jest więcej? You'll come back again. Jasne.
O, to samochód tego. Skąd? Call Infinite 92, pretend you're Crispin's assistant. Tell him I insist that Poppy be delivered to me at the auction. Yes, okay. She'll be there. I'll make sure of it. Maybe Crispin had to die, but at least we can save this girl. Tak. Something, right? Jakim cudem ja mam zniszczony samochód przy sobie? Ej, nawet fajna fura. Wow, 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 tak trochę dziwnie nią kręci. Ja wiem, że wszystkim kręci, ale... Dobra, gdzie misja? O Jezu, w dupie. Znaczy, trochę daleko. Albo jeszcze odpiszemy telefon od kogoś, albo coś, więc... Cały nie odbierzemy. Ale raczej droga jest strasznie prosta, tak? No. Nie mam wrażenia, że ktoś zaraz dzwoni. Mocna fura. Ale naprawdę... Nie wydaje się tak daleko, nawet widać ten port. Co to jest? Stąd, więc... Co dalej jest uszkodzone? Śmiałbym jakby od tego... Aha, uszkodzi się, właśnie chciałem powiedzieć. Śmiałbym jakby od tego małego uszkodzenia. Uderzenia się uszkodził, no i miałem rację. Czemu policja mi goni? Jak za jaki raz mi policja goni? Ej, uwaga, co jest? A co tu kamon? Wiem, że nie będę gra wskazała, ale muszę się ukryć. Prawdopodobnie. Da radę, czy nie jadą? No jak oni mogą wiedzieć, gdzie ja jestem? O Jezu. Przykro mi. No kurwa, skąd policja wie, gdzie jestem? Dobra, to mnie nie znajdą. Mam nadzieję. Ja nie wierzę. Dla pewności, że przeczekam. Widzę, że ten CTOS jakoś na mapie miga pod mapą. Co za idiota. No kurde. Dobra, wyjechał. Ale dalej nie wiem, czemu mi policja zaczęła gonić. No, nikogo nie zabiłem. Deszcz pada? Albo jakiś ogień się jara. A nie, deszcz pada jednak. Zaczyna kropić. Quinn's auction. To się używa? Security's gonna be tight and it won't be long before someone reports my mess at the car dealers. Just
A chciałbym wiedzieć, czy będzie fajna misja w deszczu, a jednak się okazało, że... Co nam broń zabiorą? Sorry, Mr. Crispin. We need your weapon. Tak jak będzie użyć Perkor? Not a scratch. Mr. Quinn said you like to see the raw merchandise. I'd like to know what I'm paying for. Ciekawe, czy będzie ubrana. Raczej powinna. I asked for my merchandise to be delivered here. Where can I find Poppy? Mr. Quinn got your request. Don't worry. She's here. I have to tell you Mr. Quinn's rules, though. All payments must be made in cash or through a secured account. If you want to sample any of the girls before they're open to bidding, you gotta pay a small fee. Premium girls are off limits. Don't want to lower the value, if you get me. Yeah, I get you. Bum shit. Zero jeden jeden, zero jeden jeden, Alinka. Co tu dzieje? No będziesz tak patrzył się w tą kamerę, czy... Zawód, porwana. Wow! No ruszysz się? Kurwa, nie wiem. Aha. Aha. Nie no, spoko, super. Niepełnosprawna umysłowo, Dolly, uciek opiekunowi. Jasny gwint, co to za misja? Tu już drzwi zamknięte. O kurde, przecież nie rozpoznają. Mogę wyciągnąć broń? Wiecie, że chętnie bym to sprawdził, ale... Kurde, naprawdę chcę to sprawdzić. Dramat, chyba nikt mnie nie widzi, prawda? Nie, nie da się. A no przecież nie mam broni. Coś tu można wziąć. A, pewnie dopiero jak zacznie jakaś zadyma. Znaczy myślę, że będzie zadyma. Co? Aha, myślałem, że hakowanie sprawiło. My men are stretched. Your men are expendable, Mr. Orang. Final call on this bid. Business must proceed. No, no, tylko nie użyj, tylko zabijesz. Find out who killed my men. Moving on to the next item on your tablets. Mr. Crispin. Meeting has opened. We have an opening. Would you excuse me? No, na pewno nie rozpoznaje. Enjoying our little pageant? Oh, which one? The one down there? Oh, my associate, Mr. Rank. He's a loyal soldier. Moving on to the next item on your tablets. What do you see when you look down there?
No, jakieś porwane osoby. Pieniądze. Experience has taught me not to be manipulated. Open to raise. Not to back down. Final call. Take the next one, Mr. Christman. Final call. Sold. Moving on to the next item on your tablet. Life has taught me a great many things to get me where I am. On wie. Albo i nie. O, Poppy. I overheard them talking about Crispin. They know something is wrong. You need to get out of here now. Through the basement. Come with me. No, I won't leave my friends. Przyjaciółek. I'll send help. No wejdź tu. Dobra. Przesuniesz się, typie? Teraz tędy przeskoczyć, czy muszę iść za nim? Co się stało? Cicho. Muszę wejść na górę, nie? Nie jestem pewny. A nie, to są drzwi po prostu, boże. Zawrócisz, czy... Tym razem trzeba odbronić, stary. Znaleźli ciało. To kurwa. Już chciałem przebiegać. Przestań biec. Moja broń? To robiliśmy alarm? Nie. Coś tu będzie nie tak. Ja to czuję. Teraz na nas wyskoczą. No! Co za idiota.
Boże! Tylko nie wali dalej. Jest tam gdzieś na szkole, o tam jest. Jak to się pali za tobą? Tylko nie mam pojęcia co to. No to już wiem. Zasłonę szybko. Ej, oni nie wiedzą o nas. Za daleko. Masz mu jakąś bombę? Nie wiem co myślisz. No nic, dobra. Czekaj, mam problem się z tunikiem, tak? Ja picie. Kurczę, chciałem tego typa na kurze zdjąć, ale... Jakieś posiłki biegną. A kurwa. Kurwa, co ty robisz? Ja pierniczę, ja mu chciałem dać wysać, a ten kurde zaczął kamerę sprawdzać. Ja pierniczę, dobra. Teraz lepiej uważaj, gdzieś tutaj jest przeciwnik, no właśnie za tobą. Nie jęczek, baba. Nie, zaraz mam cel jak baba z Wesela. No co jest? Co? Co? Czy ja sam się zabiłem? Nie wierzę. A da się tam po cichu zrobić. Zaraz zginę.
Ja pierdolę. Ja pierdolę, jeszcze żyję. Ja pierdnic. Dobra, nie, ja muszę iść na dole, z góry jakoś łatwiej mi zdjąć. Ale nawet nie wiecie, gdzie ja jestem. Chciałbym wiedzieć, czy mógłbym wysadzić tego typa, co się tak na mnie gapił. No, ktoś mi robi plecy, znaczy od góry idzie, ale... Chcę tą osłonę zdjąć, typie. Nie wierzę normalnie. Dobra, wszyscy chyba. Znaczy biegną nowi, ale... Biegną? Nie bardziej, że snajper jest gdzieś tam wyżej chyba. A tam jest. Dobra. Wow. O kurwa, to on. Ja pierdolę! Boże! Czy ty to widziałeś? Czemu ten wybuch tak mocny? Da się strzelać. Spierdoloj. Zjebałeś. Boże.
No gin. To się tam odjebało. Możecie wychylić? Chcę wyskoczyć jeszcze ten jeden. Kur. Coś tu zamierza jeszcze wybuchnąć. Ja pierniczę. To miała być tylko spokojna impreza. Według tej mapy typek jest obok mnie, ale chyba jest nade mną. O kurwa! Skąd ten typek się wziął? No nie wiedziałem, że oni posiadają moc teleportacji. A tu jest. Jest gdzieś kamera? O kurwa. Trochę udało mi się przemknąć trochę cicho, ciszej znaczy. Cicho, cicho, cicho. Spokojnie, typie, to nikogo nie ma. Czemu tu nie widzę żadnych kamer? Yeah.
A oni tu nie wejdą. Kurde, jestem w dupie. Trudno. Kurwa! Ja pierdniczę! Dobra, nara, frajerzy. Boże, co to była za misja. Shootout going on at the Barrows and Brandon docks. Serio? All units, we have a report of shots fired at the Barrows and Brandon docks. Na razie zadzwoniliśmy na policję. Good. Cops will find those girls and get them someplace safe. Nie wierzę. Handel ludźmi. Aha. Mr. Pierce? Jax has wandered off. Naprawdę? I'm very worried. I was going to call the police, but I wanted to call you first. No, no, that's good. He does this sometimes. He's stressed. He likes to ride the trains. Don't worry. I know how to find him. Please call me once you know anything. We really should involve the police if you can't find him. It's going to be fine. Really. I was worried Jax would do this. He's not a kid that sits still. He's got a lot of his... Ale to jest cichy, więc dziwię się, że chce wychodzić z domu. Been searching for his mother. Where would he go? A, wdał się wujka. Co tak daleko? A bo w sumie jest chyba w pociągu, tak? To już trudno, ale Jacksa odnajdziemy sobie dopiero w następnym odcinku.